Zgodnie z regulaminem w dniu 14 grudnia powołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kraśnik. Temat sesji dotyczył gospodarki odpadami komunalnymi. Radni mieli dyskutować o tym, w jaki sposób na terenie Kraśnika będą odbierane odpady i za jaką cenę. Niestety sesja została odwołana na wniosek burmistrza miasta. Pomimo tego niektórzy radni stawili się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Radni, którzy przybyli na sesję, to wiceprzewodniczący Rady Miasta Zbigniew Marcinkowski, wiceprzewodnicząca Dorota Posyniak, Paweł Świderski, Tadeusz Bartoś, Mariusz Depta i Krzysztof Latosiewicz. Radni przybyli do pracy, by podjąć decyzję dotyczącą gospodarki odpadami na terenie naszego miasta. Jak sami podkreślili, chcieli to zrobić z korzyścią dla mieszkańców Kraśnika. Czy temat można odkładać w czasie? Uważam, że nie. Dlatego, że te dokumenty, tak jak mówiłem, powinny wejść do końca roku w stosowanie. Dzisiaj stwierdzam, że jest nas tylko grupa radnych, którzy stawili się. My jesteśmy gotowi do pracy. Chcemy nad tym dokumentem merytorycznie polemizować. Natomiast nie mamy drugiej strony tutaj. O czym może świadczyć nieobecność pozostałych radnych? Czy nadzwyczajną sesję można tak zwyczajnie odwołać? Przewodniczący rady, pan Jan Albiniak, upoważnił mnie do podpisania powiadomień o tej sesji. W sytuacji takiej, jeżeli z przyczyn jemu znanych została ta sesja odwołana, należało powiadomić o przyczynie odwołania tej sesji i podanie do ogólnej wiadomości przede wszystkim radnym oraz mieszkańcom miasta Kraśnika. Tego nie uczyniono. Radni o odwołaniu dowiedzieli się telefonicznie na 2 dni przed obradami. Nie jest to forma taka, która jest zgodna z prawem. Przewodniczący Rady Miasta Jan Albiniak, który odwołał sesję nadzwyczajną, jest zaskoczony taką reakcją radnych. Dziwi mnie bardzo, że radni, którzy dzisiaj byli pod Urzędem Stanu Cywilnego, w ogóle tam się pojawili, ponieważ wszyscy otrzymali informację, że sesja się nie odbędzie. Powód jest jeden, czysto merytoryczny, a mianowicie taki, że burmistrz powiedział informację, że w dniu dzisiejszym Sejm pracuje nad nowelizacjami dokładnie tej ustawy, do której my musimy się odnieść w swoich dokumentach dotyczących właśnie gospodarki odpadami. Według radnych drukowanie materiałów na sesję, roznoszenie ich przez strażników miejskich, którzy w tym czasie mają inne zajęcie, jest marnowaniem czasu i wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Radni liczyli, że sesja odbędzie się i Rada zajmie się ostatecznie tak ważnym dla miasta zagadnieniem, jakim jest gospodarka odpadami. Byłem taki pełen nadziei, że odwoła po prostu pewną podwyżkę na tych śmieciach i tak naprawdę wprowadzenie tego dodatkowego podatku, który mieszkańcy będą musieli zapłacić. Także tutaj czuję się troszeczkę oszukany. Radni chcą poczynić kroki, by dowiedzieć się, dlaczego sesja została odwołana w taki sposób. Mamy przewodniczącego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i za odbycie się sesji, tak? I mamy radców prawnych. Przypomnę, że za radców prawnych płacimy ogromne pieniądze, więc myślę, że będą mogli się wykazać. Jeżeli my też również, jeżeli tak, dojdą do nas sygnały, że są jakieś nieprawidłowości, będziemy to zgłaszać, tak? Czy do organu nadzorczego, czy będziemy składać skargę na burmistrza, bo jednak inicjatorem był burmistrz, tak? Więc to jest w jego gestii to, żeby w odpowiedni sposób przygotować materiały, a z tego co patrzyłem, te materiały już od 3 miesięcy się nie zmieniają, więc powód tego, że pracujemy nad regulaminem innym nie jest, tylko muszą być inne powody. Tak? Teraz pytanie, jakie to są powody? Czy to są powody osobiste, czy nie ma większości do poparcia tego projektu? Radni zarzucają burmistrzowi arogancję, z którą zamierzał walczyć. Jednak jest taki widoczny, lekceważący stosunek do radnych i do społeczeństwa, ponieważ są, tak jak mówię, pakiet uchwał śmieciowych jest bardzo istotny na dzień dzisiejszy. Radni są zdziwieni, że nie poczyniono żadnych starań, by spotkać się z prezesem Zakładu Gospodarki Odpadami. Zakład zlokalizowany jest w Kraśniku. Tutaj pracują nasi pracownicy, podkreślili radni. Po co wywozić poza teren miasta Kraśnik nasze śmieci kraśnickie, skoro mamy na miejscu w Kraśniku wysypisko, które nie generuje takich kosztów? No wiadomo, że transport jest bardzo kosztowny i ta cena, nawet jeśli jest zmniejszona do 8,50 od osoby miesięcznie, to i tak będziemy musieli zapłacić w podatkach tą różnicę jako miasto, która będzie tutaj skutkowała pewnie tym transportem śmieci do Lublina. To się wiąże z tym, że to jest transport. Tam są koszty. Czyli nie uwierzę w to, że im dalej będziemy wywozić śmieci, tym cena będzie spadać, będzie niższa. Nie uwierzę w to. Na zakończenie radni złożyli życzenia świąteczne mieszkańcom i włodarzom miasta z nadzieją na bardziej owocną współpracę. I oby więcej było woli współpracy.